Hej, hej, dzień dobry, gotikowe świry. Witam was wszystkich bardzo gorąco w kolejnym odcinku z Kronik Myrtany i znajdujemy się na zachodzie, w ruinach Vardal, tutaj razem z Riordianem i Kesselem. Sprawdzamy, jak wejść do środka. Podejrzewam, że no, to będzie tylko i wyłącznie początek tej całej przygody w Vardal. Aha, tutaj jeszcze się znowu rozgałęziają jakoś te miejscówki. Czy tutaj znajdziemy coś ciekawego? Ostatnio... runa teleportacyjna, proszę bardzo! Pytanie tylko, gdzie jest ten obszar, do którego mogę się przeteleportować? Bo runa teleportacyjna to jedno, a jeszcze potrzebujemy znaleźć to miejsce. Chyba, że tutaj gdzieś na przykład, nie? Aha. To wygląda, jakby tam można było się przeteleportować, nie? Ty, a jakbyśmy... Czekajcie, a jakbyśmy się przeteleportowali, bo my mając runę teleportacyjną, możemy się tutaj przeteleportować. Tylko, że potrzebujemy skąd inąd się przeteleportować. Więc być może za jakieś kraty uda nam się wejść. Dobra, czy ja jestem w stanie to otworzyć, czy nie? Nie, chyba muszę w takim razie innym powiedzieć, co tutaj znaleźliśmy, zwłaszcza Riordianowi. On może coś o tym więcej wiedzieć. Panie Riordianie... O, szkielet wilczego... Syna, zardzewiały miecz. Biorę. Natrafiłem na... inny krąg. Natrafiłem na jakiś inny krąg teleportacyjny. Tego właśnie się spodziewałem, wysyłając cię do wieży. Podejrzewam, że jesteś zaznajomiony z magią run teleportacyjnych, więc nie trzeba będzie wiele tłumaczyć. I trzeba będzie wykorzystać kręgi ten... Kręgi teleportacyjne działają w podobny teleport. Sposób, ale nie wymagają runy i łączą ze sobą tylko dwa wybrane punkty. Rozpoznasz je po fioletowym kolorze malunku. Mogą teleportować jedynie na krótkie odległości. Aha, czyli to do tego maga, co tam było. Niż okay. Zwykłe. Podobno można je czymś stabilizować, ale tak czy inaczej, w dzisiejszych czasach nie są powszechnie wykorzystywane. Dobra. Znalazłem wielkie wrota prowadzące do środka. Wyglądają, jakby były wykute w litej skale i nie chcą nawet drgnąć. Czyli to pewnie te słynne wrota Vardal. Według podań klucz do tych drzwi był strzeżony przez jeden z najbardziej szanowanych wśród wilczych synów rodów. Jeśli chcemy dostać się do środka, to musimy odnaleźć ten klucz. Skoro sama twierdza jest zamknięta, to musi być gdzieś tu, na zewnątrz. Tutaj? Pytanie gdzie? Myślisz, że ten fragment ma jakiś związek z wrotami? Mamy chyba dwa, nie? Pomyślałem tak, o tym dwa wcześniej. Fragmenty. Kamienne wrota, więc i klucz musi być kamienny. Sądząc po sposobie, w jaki go złamano, wnioskuję, że potrzebujemy trzech takich części. Ten wzór... Gdzieś już go widziałem. Wiem! Miejskie muzeum! Mają tam podobny fragment z wyrytym symbolem wilczych synów. Musisz jak najszybciej się tam udać i go zdobyć. Miejskie muzeum? W sensie w mieście? Wygląda na to, że aby otworzyć wrota prowadzące do środka ruin, będziemy potrzebowali trzech fragmentów kamiennego klucza. Według tego, co mówi Riordian, ostatni fragment można znaleźć w muzeum w mieście. Ło kurde, pytanie, gdzie było muzeum w mieście? A to nie było tam, gdzie ja oddawałem te monety? Antyczne, czy jak tam one się tam zwą? Udało mi się otworzyć tę przeklętą bramę. Teraz bez problemu będziemy mogli tu wchodzić i wychodzić. Zauważyłem też na ziemi ten krąg teleportacyjny. Gdyby udało ci się znaleźć gdzieś w okolicy runę, to nie musiałbyś za każdym razem biegać przez ten cholerny las. Jeszcze jedno. Wygląda na to, że z tą twierdzą zejdzie nam dłużej niż myśleliśmy. Jeśli masz jakieś otwarte sprawy, to radzę ci się z nimi pospieszyć. Kto wie, jak długo nas tu nie będzie? Powiedz mi, czy jesteś zadowolony ze swojej pozycji w gildii kupieckiej? No właśnie, czuję się wykorzystywany. Może i osiągnąłem sporo, ale cały czas czuję się wykorzystywany. Ostatecznie zostałem sam ze sprawą mojego brata i nie otrzymałem tylko liczyły się pomocy, pieniądze. Gdy jej najbardziej potrzebowałem. Doskonale cię rozumiem, Marvin. Archolos i jego mieszkańcy nie mają skrupułów. Wyssą z ciebie wszystko, co najlepsze, a później wyrzucą, gdy przestaniesz być przydatny. Nie mówię, że Roderich czy Lorenzo to złe osoby. Po prostu w ich oczach dobro całej organizacji zawsze stało wyżej niż losy jednostek.
Sam miałem okazję się o tym przekonać. Nie chciałbyś spróbować innej drogi? O kurde, no, czy miałbym dołączyć do wodnego kręgu? Mógłbym dołączyć do wodnego kręgu? Masz trochę oleju w głowie i nieźle sobie radzisz w walce, ale... Wodny krąg to też pewien sposób życia. Musisz porzucić wiele ze swoich przywiązań i ambicji. Członkowie wodnego kręgu poświęcają swoje życie utrzymaniu równowagi i wprowadzaniu sprawiedliwości. Kessel, wspomnij o tym, że jesteś jedyny już teraz. Jedno, ale misja, jaką powierzył nam Adanos, to wieloletnie zobowiązanie. Pozostaje pytanie, czy byłbyś na to gotowy? Tak. Przede wszystkim musisz porzucić swoje dotychczasowe zobowiązania, a w szczególności gildię, do której należysz. A dla gildii mam chyba już zrobione wszystkie zadania, przynajmniej tak mi się wydaje na ten moment. Na co mógłbym liczyć jako członek wodnego kręgu? Oprócz tego, że mógłbym cię znacznie lepiej przeszkolić, to także sami magowie spojrzeliby na ciebie bardziej przychylnym okiem. Jako organizacja podległa klasztorowi mamy dostęp do wszelkich przedmiotów magicznych, które są w jego posiadaniu. Jeśli uczeń wykazuje takie zdolności, to zdarza się, że jesteśmy nauczani również wiedzy o kręgach magicznych. Wszystko po to, byśmy mogli lepiej wykonywać swoje zadanie. Ale pamiętaj, Wodny Krąg jest tajną organizacją. Oferujemy wiele, ale i wymagamy całkowitej dyskrecji. Chcę poświęcić moje życie sprawiedliwości. Wiecie co? Ja bym zostawił sobie ten wątek. Mam nadzieję, że zapiszę sobie na wszelki wypadek. Ja bym sobie zostawił ten wątek, dlatego że jeszcze się upewnimy, będąc w mieście, czy Lorenzo już od nas nic nie chce, albo czy na przykład jacyś inni członkowie gildii kupieckiej od nas nic nie chcą. Czekajcie. Czy to jest ten krąg teleportacyjny, z którego możemy się przeteleportować, czy nie? Teleportacja. Kapliczka Innosa w mieście. Chyba tak. Tylko on się nie świeci jakoś tak, nie? Łohohohoho, ale nas tutaj, kurde, wrzuciła. Dobra, obrócę się parę razy z tego względu, że wtedy się doczytuję jeszcze tutaj jakieś tekstury. Dobra. Świetnie. No tutaj kolejka coraz dłuższa. Pójdziemy sobie do tej gildii Araxos, zobaczymy, czy faktycznie nikt od nas nic nie chce. Adelard widzę, że wrócił na swoje miejsce. Chce potrenować, to nie bardzo nas interesuje. Od pani Dimy też już raczej nie mamy co. O kurde, ale ty masz zwojów? Od pani Dimy nie mamy co. Najemnik nas nie interesuje. Dokan? Dokan. Nie, to nie. Jak leci... Timo! Marvin! O, Timo! Co ty tu robisz? O! Wychodzi na to, że tak samo jak ty zostałem najemnikiem Araxos. No hej! Nie spodziewałem się zobaczyć cię w tym pancerzu. Witamy na pokładzie. O, przestań. Nigdy więcej na żadnym pokładzie. Teraz już tylko suchy ląd. Słuchaj, widzę, że masz dużo więcej doświadczenia ode mnie. Może mógłbyś nauczyć mnie czegoś o walce, co... A proszę bardzo. Jasne, nie ma sprawy. Dobrze, to co powinienem wiedzieć? Zanim poznasz bardziej zaawansowane techniki, powinieneś nauczyć się prawidłowo trzymać oręż w ręku. Musisz trzymać broń pewnie, ale nie ściskać jej na siłę. Cała jej skuteczność pochodzi od ciebie i musisz o tym pamiętać. Nie zapominaj, że przeciwnik nie będzie stał jak kołek. Musisz być oswojony z ciężarem broni. A wtedy będziesz szybszy i bardziej zaskakujący. Wielkie dzięki. Będę o tym pamiętał. No i super. Okej. Karamon. Gratuluję. Niby czego? Lorenzo kazał mi przekazać, że niedługo zostaniesz awansowany. No w końcu! Za tą czarną robotę, którą tu odwalam, coś mi się przecież należy. Mhm. Picie w karczmie. Strasznie ciężka robota. Nie narzekaj. Pomysł był w końcu mój. Dzięki za wszystko. Bez ciebie nie dałbym rady. Gdybyś mnie potrzebował, wiesz gdzie szukać. Dlaczego postanowiłeś dołączyć do najemników? Dlaczego postanowiłeś dołączyć do najemników? Nie wiem, czy o to pytałem. I to chyba moje nie jest żadne zadanie. Raczej nie gwarantowało mi dobrej płacy, nie sądzisz? Poza tym, mój starszy brat służył w gwardii przez wiele lat i zaraził mnie pasją do wojaczki. Nie było mi jednak po drodze do tego całego rygoru armijnego. Stosowanie się do kaprysów spasionych dowódców
widzących jedynie wojnę ze zakrańców swoich biurek. Takim oto sposobem dołączyłem do gildii, która oferuje pieniądze i rozwój. No i darmową karawkę mrocznego paladyna co rano! Znasz kogoś, kto mógłby mnie nauczyć... O, gdzie jest twój brat? Gdzie jest teraz twój brat? Po kampanii na Wyspach Południowych popłynął z Robarem na kontynent. Od wielu miesięcy nie mam od niego żadnych wieści. Wojna ciągnie się miesiąc za miesiącem, a ja obawiam się najgorszego. Wielokrotnie odracałem mu ten kierunek, przekonując go, żeby osiadł na wschodzie, tam gdzie bezpieczniej. Zawsze był jednak najbardziej upartym członkiem naszej rodziny. Urodziłeś się na Archolos? Jak przegadamy, to może nam coś zleci. Eritros, ale nie miałem tam zbyt wielu możliwości zarobku. 7 lat temu, gdy po szlakach morskich pływały jeszcze królewskie galeony, zabrałem się na fregacie handlowej płynącej na zachód i tak dotarłem na Archolos. Szukałem roboty gdziekolwiek mogłem, ale że służba w straży niezbyt mi odpowiadała, trafiłem pod skrzydła Lorenzo. Znasz w gildii kogoś, kto mógłby mnie czegoś nauczyć? Jeśli szukasz dobrego nauczyciela walki mieczem, to z pewnością jest nim nasz kapitan, Adelard. No to wiemy. Facet jest naprawdę świetnym szermierzem i ma ogromną cierpliwość do żółtodziobów. To weteran niezliczonych bitew, w tym kilku kampanii królewskich. Doświadczenia na polu walki może mu pozazdrościć wielu generałów samego króla. Jak to się stało, że skończył jako najemnik? Cóż, może pewnego dnia sam ci o tym opowie. Rozumiem. Oprócz niego jest jeszcze kilku członków gildii, którzy mogliby pokazać ci to i owo. Po prostu rozejrzyj się w wolnej chwili po terenie baraków. Dzięki za radę. Dzięki, Byniu. Dobra, czyli nie masz dla mnie żadnego zadania mimo wszystko. Salzer też... Czy Salazer, czy jak on tam miał? Wędrowny kupiec to nie. No to w takim razie pójdziemy jeszcze do Lorenzo zapytać na wszelki wypadek. Chcę odebrać... O! Chcę odebrać... Tutaj... A nie, tu już odbieraliśmy. Dobra, chcę potrenować też nie za bardzo. Sunder? Hej! Wyszkolić nie chcę, żeby mnie szkolił Griff. Co słychać? Jest coraz gorzej. A towary? Dobra, to były te bestiariusze. Dobra, czyli ty też dla mnie nie masz zadania. Obejdziemy sobie tą, kurczę, gildię. Zwłaszcza Lorenzo, bo on tutaj pociąga za wszystkie sznurki. Zobaczymy, czy... O, panie Lorenzo. Ej, ty. Marvin, jest... O, jestem. Chciałem cię widzieć, bo po konsultacjach z innymi członkami Rady Gildii podjąłem decyzję ważną dla całej sekcji Wyspy Archon. Okay. Zostaniesz uhonorowany jednym z najwyższych odznaczeń, jakie mogą otrzymać najemnicy naszej gildii. Mianowicie, uroczyście awansuje cię na szermierza 2. stopnia. A ile jest stopni? Stajesz się członkiem elity Araxos i jednym z najważniejszych reprezentantów. Zagwarantowałeś też sobie dożywotni grant gildii i wstęp na jej kluczowe uroczystości. Dowódca twojego oddziału dokona teraz oficjalnego potwierdzenia awansu. Chciałbym zakończyć naszą współpracę? Nie. Czekajcie, to najpierw oczywiście odbierzmy wszystkie tutaj... Czułem, że to ty będziesz tym pierwszym od kilku szermierza. Lat, którego zgodzę się awansować na 2 stopień. Zgodzisz się? Czyli to nie był twój pomysł? Nie. I nie powiem ci czyj. Pozwól natomiast, że kolejne pytania zagłuszę, wręczając ci ten pancerz. Przygotowany specjalnie dla ciebie. Godny samego króla Robara. Gdybyś potrzebował czegoś do walki, zagadaj do Ingora. Dla szermierza 2 stopnia będzie miał naprawdę porządny sprzęt. Nie omieszkam go odwiedzić. Dzięki za potwierdzenie awansu. To była dla mnie przyjemność. Tylko nie pomiataj za bardzo naszymi chłopcami. Dobrze. Adelard, masz dla mnie jakieś zadanie jeszcze? Nie. No dobra, dostaliśmy nowy pancerz. No i faktycznie jeszcze lepsza jest zbroja szermierza Araxos. Wow. Nieźle. To mi się podoba. Świetnie, czyli dobrze, że tutaj przyszedłem, ej, słuchajcie. Nie mówimy mu oczywiście, że chcemy zakończyć współpracę. Chociaż być może można jakoś negocjować warunki czy coś w ten deseń. I chyba to wszystko... Karamon chyba nie miał dla mnie żadnego zadania, nie? W sensie, znaczy, bo było mi mówione, że podobno Karamon ma mieć dla mnie zadanie jakieś, ale jak widać, nie ma. Mimo wszystko dobrze, że tutaj przyleźliśmy i wzięliśmy... Pablo?
co nowego, nie? Idźmy jeszcze tutaj do tej zbrojowni. Zobaczymy, co Ingor ma dla nas. Potrzebuje pancerza. Potrzebuje. Starszego gońca. Nie, tutaj ma stare. Pohandlujmy. Kapitańska szabla. Glewia. Wymagana zręczność. Jest coś na siłę. Zręczność, siła. Smocza zguba. 190. Czekajcie, 175 potrzebujemy siły, a my ile mamy? Ty, to my tyle siły nie mamy! O kurde, ty, byniu. My mamy obrażenia sieczne 155. Wymagana siła 140. No ale dobrze wiedzieć, że on coś tutaj takiego ma. Jeśli byśmy podbili jeszcze bardziej... Miostrze Sprawiedliwości... Antyczne ostrze na prastare bestie. No, co nieco jest tutaj do kupienia. Co nieco jest tutaj do kupienia. Możemy posprzedawać mu... Jezu, jak w ogóle to nic nie kosztuje praktycznie. Lol. Ja zbieram te wszystkie dębczaki i takie inksze. A to totalnie jest bezwartościowe wręcz. Lol. No dobra, idziemy do Adelarda, zapytamy, ile mamy tych punktów umiejętności. Punktów nauki mamy 133. Coś mi się wydaje, że mimo wszystko zainwestuję, słuchajcie, w broń dwuręczną, mimo tego, że jest tak droga. Chcę potrenować. W takim... Broń dwuręczna. Plus jesteś 5. Jesteś coraz lepszy. Broń dwuręczna jesteś plus 5. Jesteś coraz lepszy. To było 30. Jesteś coraz... 60. 14 kosztów PN siła nas kosztuje. W siłę wydaje mi się, że nie ma sensu, kurde, pakować. Wolałbym jednak mimo wszystko krytyki. 73. Okej, okay, lecimy dalej. Chcę bo mnie wkurza to, że mi nie wchodzą te krytyki tak często. Jesteś coraz. Cyk. Jesteś. Cyk. O, już 20 kosztuje. To ile w tym momencie mamy? 96. No to let's go. Chcę w takim... Chociaż to już chyba jest bardzo niewielka różnica. 90, czy tam w zasadzie z naszym boostem 96, no to mamy praktycznie 100% szansę na krytyki. Więc teraz powinniśmy być pełną parą, skalowaną oczywiście z siłą i z obrażeniami naszego topora. Powinno się, kurde, to wszystko ładnie składać przed naszymi nogami. Świetnie. Dobra. I teraz poszukajmy sobie faktycznie tego muzeum w mieście. Jeszcze podobno... O, najemnik jest? Marvin? Tak. Zgadza się. Lorenzo chciał z tobą pomówić. Idź z nim porozmawiać. Czyli jednak jeszcze są jakieś zadania, słuchajcie. Dla gildii najemników Araxos. Proszę, proszę. Nagle teraz mnie potrzebują, kurczę, nie? Gdzie on jest? Tu jest. Hej, Marvin, wspaniale, że się zjawiłeś. Miałem po ciebie już posyłać gońca. Już posłałeś. Pracujesz w naszej organizacji od niedawna, a już osiągnąłeś więcej niż większość ludzi na tej wyspie. Doskonale zdaję sobie sprawę z tego, w jak niewygodnej sytuacji osobistej musisz się znajdować. Uwierz mi. Gdy tylko sytuacja w mieście będzie mniej napięta, zrobię wszystko, by ktoś tak zasłużony dla naszej organizacji jak ty miał okazję udowodnić swoje racje. W tym momencie musimy się skupić jednak na utrzymaniu płynności finansowej gildii. Wiesz doskonale, że przemyt szkodzi handlowi, a nikt nie przemyca więcej niż ten przeklęty Cortez. Dobiłem targu z Roderichem. Połączymy swoje siły, by ukrócić jego szkodliwe dla gospodarki wyspy działania. Grupa uderzeniowa jest już zebrana. Udaj się do koszar i porozmawiaj z Winstonem. Nie martw się, nie wysyłam cię tam samego. Będzie tam też Garros. Okej, okay, król bez korony. Czyli jednak mamy jakieś zadanie ostateczne faktycznie ukrócenia tego przemytu. Czyli napaść na łotrów. Tych piratów. Dobra, czyli musimy się zobaczyć z Winstonem. Spoko, aż mi się chce wypróbować teraz moje nowe umiejętności. Jednak te 60% walki dwuręką... O, było problematyczne. A
kto to postanowił w końcu się pojawić? Jak to w końcu? Dlatego co dostałem rozkazy. Jesteśmy w komplecie. Dzięki zwiadowcom z gildii przez ostatnie kilka dni obserwowaliśmy przystań. Mamy dokładne informacje o patrolach, liczbie uzbrojonych wojowników oraz ewentualnych cywilach. Pomimo, że to banda niezorganizowanych łajdaków, to potrafią oni walczyć. Atak frontalny z pewnością przyniósłby zbyt wiele strat w naszych oddziałach. Ponownie wykorzystamy zasoby gildii i dzięki łodziom zaatakujemy z dwóch stron. Podczas gdy my przypuścimy szturm na główne wejście, strzelcy popłyną na łodziach i ostrzelają obrońców. A co ja mam robić? Już bałem się, że nie zapytasz. Jesteś jedyną osobą, która miała okazję dokładnie zwiedzić obóz i poznać wszystkich. Wejdziesz do środka jak gdyby nigdy nic i pójdziesz rozmówić się z Cortezem. Przekażesz mu ten dokument z warunkami kapitulacji. Następnie upewnisz się, że jego głowa opuści kark w momencie, gdy tylko przeczyta ostatnią literę. To nieładnie. Cortez ma otrzymać warunki kapitulacji? To pomysł naszego wyśmienitego i oświeconego wysłannika królewskiego. Szuka wszędzie mięsa do pracy w kopalni. To przez niego mamy chociaż spróbować zaciągnąć tych drani na statek do Corinnes. Oczywiście oboje wiemy, jak to się skończy i jak wszyscy oczekują, że się to skończy. Żadnych jeńców. Nie traćmy czasu, ruszajmy. Ruszymy do ataku, gdy tylko usłyszymy zamieszanie w obozie. Gdyby w obozie zrobiło się zbyt gorąco po ataku na Corteza, to spróbuj przeczekać, aż dotrzemy z odsieczą. Powodzenia, Marvin, i udanych pertraktacji. Udanych pertraktacji. Super, dzięki, gościu. No dobra, no to w takim co? Razie teleportacja. Ustronie żeglarza, przystań łotru. A ten nadal tutaj bidaczek, kurde, leży przewieszony przez barierkę. Dzień dobry, panie Tiago. Okej. I pan Cortez powinien raczej znajdować się u siebie, prawda? Tak, chyba będzie u siebie. No dobra, to zapiszmy, bo nie wiadomo, co tutaj się stanie i czy czasem, aby nie rzucą się na nas wszyscy. Szukasz Corteza? Właśnie ćwiczy na arenie. Jeśli to pilne, to idź prosto do niego. Tak, to jest pilne. No dobra. Ćwiczy na arenie. Czyli tu była chyba arena, nie? O, come on. Ćwiczy na arenie. Tu ćwiczy? Nie, to jest Cohen. O, tu możemy spokojnie wejść na tę arenę. Baba Aileen. No jest Cortez. Kogo moje oczy widzą? Obiło mi się o uszy, że zrobiłeś niezłą karierę. Mm-hmm. I narobiłeś sobie przy okazji sporo wrogów. W czym może ci pomóc stary, dobry Cortez? Szukasz schronienia? Nie. Przyszedłem zaproponować schronienie dla ciebie. Mam dla was warunki kapitulacji od Rodericha. Doskonale wiesz, co ci odpowiem. I twoi pracodawcy także doskonale zdawali sobie z tego sprawę. Więc podejrzewam, że jesteś tu w zupełnie innym celu. Może darujemy sobie ten bełkot dla skrybów i porozmawiamy jak prawdziwi mężczyźni. Mogłeś to zmienić. O kurde ty. O kurde ty. Jak chłop siecze. Znaczy ja też siekę, tylko że no kurde, on dosyć mocno wywija tym mieczykiem. Ja pitolę. Mocno nas obił. To w takim razie spróbujemy jeszcze raz. Będę trochę bardziej przygotowany na to. A, tu dostaliśmy informacji, tak, że on jest na arenie. Cyk. I tutaj przed areną warto by było zapisać, nie? Na wszelki wypadek, jak zginiemy, to przynajmniej będziemy blisko, prawda? Dobra, zapiszmy. I let's go. Odłóż broń. Okej. Okay. Widzisz, to nie było takie trudne. Ty też odłóż. Kogo ma... Przyszedłem, mam... Co jest? Co on zrobił?
Gin! Gin! 550 dostałem za niego. To was czeka, jeśli się nie poddacie? Nie, kapitulacja. Przybyłem tutaj, by złożyć wam wszystkim propozycję kapitulacji. Przychodzisz do naszego obozu. Zabijasz naszego kapitana i oczekujesz, że będziemy z tobą rozmawiać? Zastrzelimy cię, zanim się zdążysz ruszyć. Czy chcecie umierać za to miejsce? Trochę mamy przesrane. Usłyszeliśmy już wystarczająco bzdur. O-o! Chłopcy, brać go! No chyba sobie jajce robicie. Okej, okay, dobra, weźmy, zapiszmy, bo nie wiadomo, czy przetrzymam to. A miałem przetrzymać do odsieczy, prawda? Ej, niektórzy z nich nie mają broni. O kurde, nie no! Ja pitole. Stój, śmieciu! Jeszcze cię dorwę! Nie no, bez jaj. No czterech na jednego? Panowie, a gdzie honor? Nie ma już tam miejsca wśród was czterech na ten honor. Co za lepecie. Najgorsze, że faktycznie są w stanie mnie, kurde, tam mocno pobić. Nie sądzę, żebyśmy byli w stanie porobić czterech naraz. Dwóch, może trzech, jak jeden na pierści walczy. A. Dobra, teraz ciebie. A jednak dam radę. Panowie. Teraz cię załatwię. A mnie załatwisz? Nie, panowie. Spokojnie. Czterech rozwaliłem. Mogę wszystkich was tu rozwalić. Oskard. Chociaż nie mam zielonego pojęcia, po co ja zbieram te wszystkie przedmioty tutaj. Nic tu nie ma. Jeśli tak naprawdę nie daje nam to nic. W sensie kosztuje to 4 sztuki złota. Niczego tu nie znajdę. W zasadzie bronie tutaj są mega, mega niewdzięczne do zbierania, bo nic na tym nie zarabiamy. Okej, panowie, daliście radę? Lutniarz, proszę bardzo, obity. Moritz, obity. Fox, obity. Wszyscy leżą długo. Proximo również. Nic tu nie ma. Hiero, Jezu, wszyscy. Cohen. Ej, musieliście wszystkich zabijać? Jak udały się pertraktacje? No, jak widać. Wszystko zgodnie z planem. Wiedziałem, że świetnie sobie z tym poradzisz. Git good. Jaki jest dalszy plan? Sprawdzimy to miejsce od góry do dołu. Z pewnością mają ukrytych tutaj sporo kosztowności i innych łupów. Wszystko to musi trafić do miejskiego skarbca. Upewnimy się też, że ci wszyscy przestępcy dotrą bez żadnych przeszkód do miejskich lochów. Jeśli chodzi o ciebie, to możesz wracać do przełożonych, by zdać raport. W mieście czeka na ciebie z pewnością pokaźna nagroda. Dobra, duch... Nie! Dobra robota, Marvin. Żałuj, że nie widziałeś ich zaskoczenia, kiedy weszliśmy im na plecy. W trakcie walki kilku próbowało uciec na bagna. Idioci. Nie docenili tropicieli Araxos. Wystrzelaliście ich jak kaczki, co? Prosty nóż... Czekajcie, bo to był duch. Ale my ducha kiedyś... Tam tucza. Drewniany miecz. Vincente! Proszę, proszę, moje 200. Nie ma czego plądrować. Nic tu nie ma. Vincente, najemnik to nie. Tu jeszcze ktoś jest. Otis. Torebka pieprzu. Świetnie. Czyli mamy załatwioną sprawę. Z bebokami. Ty, a tutaj właśnie. Tutaj była... przecież więziona ta babeczka, nie? Teraz, jeśli Cortez nie ma nic przeciwko, no bo raczej mieć nie powinien nic w tym momencie, powinniśmy ją być w stanie... Ej, nie ma jej tu. Kur. Ty, nie ma jej tutaj. To albo uciekła sama,
albo dostała się no niestety pod miecz tych wszystkich tutaj typków, z którymi przyszliśmy. Ajajaj. Niedobrze. Jeszcze zobaczę przed tą grotą tutaj. Ale wydaje mi się... Nie no. A tam kto jest? Pirat sobie idzie. Okej. Wąż błotny. Nie no, nie ma jej nigdzie. Ciekawe. Czyli albo uciekła, albo kurde dostała się mimo wszystko pod nóż. Pod miecz w trakcie tej akcji. No ciężko powiedzieć. Ale w tej klatce jej nie ma. Ale z drugiej strony, czekajcie, ona miała nie być więziona już. Ona miała dostać jakiś przydział, tutaj coś miała robić w tej miejscówce piratu. Więc zagwarantowane jej było, że no nie będzie więziona, tylko że no będzie musiała tutaj zostać, czyli może kurde w karczmie pracuje? Bo ja ją wyciągnąłem przecież zza krat, nie? Może ktoś tutaj, kurde, jeszcze się ostał mimo wszystko. Jakaś niewinna dusza. A te kobiety, które tutaj były? Co z nimi? Tu nie ma nikogo. Tu też nie ma nikogo. Nie ma tej babeczki. W takim wypadku. No chyba, że sama uciekła stąd. Jak wyczuła tylko okazję. Jest też taka opcja, nie? Jest też taka opcja. Tutaj Bena też nie ma. I tej babeczki. A propos. Złoty puchar. Kiepski miecz. Może być. Bierzemy. Bierzemy wszystko, co większe od... Uy. Dobra. No to trudno. Nie ma jej... A chciałem ją, kurczę, zabrać stąd, no w takim razie będzie musiała chyba z tych bagien się w jakiś sposób sama wydostać, jeśli żyje oczywiście jeszcze. Dobra, słuchajcie, w tym miejscu sobie zakończymy. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapę w górę i zostawcie komentarz, będę bardzo wdzięczny. No i widzimy się jutro w kolejnym odcinku, mam nadzieję. Trzymajcie się, na razie. Bye, bye.